Dzień dobry, to jest Jeep, który... Jeep! Nazwa jest chwytliwa, samochód jest fajny, równie dobrze mogli go nazwać Superman. Ale ja myślę, że to jest taki poziom Dacia Duster. Dzień dobry, przed wami Jeep Avenger i test spalania w wersji benzynowej. Jeśli podobają wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. 1.2, doskonale znany, tutaj nazwany GSE, ale tak naprawdę to jest PureTech. 100 koni w tym wypadku, 205 Nm, tylko i wyłącznie sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. Tutaj iSyna automatycznego niestety nie uświadczycie, podobnie jak i innych wersji mocowych, ale i tak dobrze ten benzyniak w ogóle jest na naszym rynku i na dwóch innych, ale o tym sobie powiemy podczas jazdy. 10,6 do setki, 5,5 do 5,6 spalanie. Przypuszczam, że to 5,6 dotyczy właśnie takiej najbardziej wypasionej wersji, która się nazywa Summit. To co, czas się przejechać tym autem. Crossover segmentu B, produkowany w Polsce, bardzo się z tego cieszę. Przy okazji ładnie się nazywa, bo nazywa się Mściciel. Równie dobrze mogli go nazwać Superman. Jakby to wszystko jest nieistotne, nazwa jest chwytliwa, samochód jest fajny. Jeep zapowiada, że do 2030 roku będą same elektryki. A to był pierwszy elektryczny Jeep, ale na niektóre rynki, tak jak już mówiliśmy. Jest też taka wersja benzynowa. Jesteśmy jednym z tych rynków. Bardzo dziękujemy Stellantis. No ale przy okazji zobaczcie, jakie to są rynki. Hiszpański i włoski. Jeżeli chodzi o rynek włoski, jest to rynek, na którym Jeep sprzedaje najwięcej swoich samochodów w Europie. 10% crossoverów i SUVów na tym rynku ma znaczek Jeepa. To jest dużo. No oczywiście to nie jest taki wolumen jak w Stanach, ale Jeep stał się marką globalną. Kiedyś mieli 3-4 fabryki w Stanach, teraz mają 11 fabryk na całym świecie w 6 różnych krajach, między innymi w Polsce. I ten oto samochód jest produkowany w Polsce razem z dwoma innymi modelami. One jeszcze nie są produkowane, ale będą. 7,2 wyświetlacz nam pokazał. Trochę było miasta, tego miasta, jak ruszaliśmy tam spod miejsca, gdzie nagrywamy czołówkę. Tam pokazywał na taką dyszkę, ale też troszeczkę stało, zapalone i też tak stoi. Jak wczoraj jeździłem tym samochodem po mieście, no to taką... Udawało się robić 7,7, a jak się wtrążyliłem w korki, to pokazał mi takie 8,2, więc bardzo przyzwoicie. Ostatnio jeździliśmy Mokką z automatyczną skrzynią biegów, z mocniejszym silnikiem, ale tym samym samochodem w sumie dość zbliżonym, no trochę cięższym, tak, ale jednak. I tam spalanie w mieście było takie 10-11, więc wyraźnie czuć, że to auto jest bardziej oszczędne. Masa, no to jest niecałe 1200 kg w przypadku tego samochodu. Gdzie to zaoszczędzono? Trochę słychać, no może nie przy 125, ale jak się wjedzie tym samochodem na przykład na beton, to momentalnie słychać szum od kół. Przy 140 też trochę zaczyna być słychać, tak z okolic tych Stellantisowych lusterek, które można też zobaczyć w innych samochodach. Sześciobiegowa przykładnie, tak jak mówiłem, ale ładnie sobie radzi. To nie jest tak, że brakuje tutaj momentu obrotowego, to jest 250 Nm, przypomnę. Jak ze 120 musiałem przyspieszyć do 140, dość bezproblemowo ten samochód przyspieszał. Do tego ma taki fajny dźwięk tego trzycylindrowego, uturbionego silnika. Silnika, który znamy ze wszystkich, z większości niewielkich modeli Stellantisa, kiedyś PSA. To też jest silnik, który zdaje się był produkowany w Polsce, jeżeli dalej nie jest. Czyli możliwe, że mamy i samochód z Polski, i silnik z Polski. Jest to wręcz bardzo prawdopodobne. No cóż, ja jestem tym autem, no powiem to szczerze, zachwycony. Oczywiście wiem, że mam najbardziej wypasioną wersję, że gdybym sobie wynajął lub leasingował link pod filmem tradycyjnie, jakie ceny są u nas, tam podstawowo, to pewnie miałbym inne zegary, nie taką ładną tutaj. Troszkę pewnie miałbym braki w wyposażeniu, prawdopodobnie nie miałbym też tego, a ten kolor, który jest na zewnątrz, on się sam nazywa, tu w środku bardzo fajnie wygląda. No i jest taka przyjemna surowość w tym samochodzie, no bo to wszystko tutaj jest twarde, to wszystko jest takie jak w tych terenowych Jeepach, no ale to nie jest terenowy samochód. O jego właściwościach
no, takich quasi terenowych. Powiemy sobie za chwilę, jak zjedziemy z autostrady. km/h, bo tyle tutaj można jechać. Droga do Mszczonowa. Opuściliśmy autostradę z wynikiem 6,8, a już mamy 6,6. Nie ma się do temu dziwić, bo na tym szóstym przełożeniu nasz silnik utrzymuje 1800 obrotów na minutę, czyli kręci się, no ja nie wiem, czy nawet trochę nie za nisko, czy ja nie powinienem tutaj na piątce jechać. O, na piątce mamy 2300. No jest to oszczędny samochód, kiedy jedziemy takimi drogami. Tutaj będzie nam teraz spadało, już mamy 6,5. A ja obiecałem, że powiem trochę o tym, o tych właściwościach terenowych. No oczywiście, no właśnie teraz pytanie, to jest crossover czy SUV? No jest dość mocno podniesiony, więc powiedzmy, że to jest mały SUV. On jest nawet wyższy od Renegade'a, czyli teoretycznie można nim zjechać sobie z dróg utwardzonych. Zresztą no, to jest coś, co w każdej specyfikacji Jeepa zobaczyć można na ich stronie, czyli oni podają kąty tych samochodów, więc zakładają, że gdzieś tam no, jest możliwość, że ten samochód będzie opuszczał asfalt. Ale ja myślę, że to jest taki poziom Dacia Duster. Czyli mamy te wszystkie osłony plastikowe, które nas ochronią przed tym, żeby ten samochód poniszczyć. No ale dalej mamy tylko i wyłącznie przedni napęd, tak naprawdę napęd na jedno kółko. W momencie, kiedy wjedziemy w jakieś takie mokre rzeczy, to zdecydowanie się to ujawni, ale na piasku, na jakimś suchym, spokojnie ten samochód będzie sobie dawał radę. Oczywiście mówię o offroadzie, nie o jakiejś bocznej, polnej drodze, bo to spokojnie, spokojnie Avenger to przejedzie. Trochę Jeep stara się połączyć rzeczy niepołączalne, czyli jakby pozycjonować swoje samochody do jazdy po mieście jako takie nieco terenowe. I to auto ma trochę tej surowości w sobie. Ma tą kierownicę z Jeepa, ma tą taką skórę specyficzną, która też zawsze jest w Jeepach, ta gałka zmiany biegów. No są te elementy takie, które nawiązują do tych samochodów stricte terenowych. No ciekawostka jest taka, że będzie nowy model, to nie będzie na szczęście Wrangler, to się tak nie będzie nazywało, ale gdzieś za 2 lata w Europie zadebiutują kolejne elektryczne Jeepy. Ciekawe, czy też zrobią wersję benzynową na niektóre rynki. I będzie taki samochód, który będzie stricte terenówką elektryczną z napędem na 4 koła. Tu również mówi się o tym, że zrobią wersję z napędem na 4 koła, pokazali nawet taki prototyp, ale jest to samochód tylko i wyłącznie elektryczny, więc raczej to auto terenowe nie jest. Ale celuje w taką niszę dosyć, no właśnie chyba nie niszę, no taki segment, który jest mega popularny w tej chwili, a że bardzo dobrze wygląda. Mi się on na przykład dużo bardziej podoba od tych uterenowionych propozycji Toyoty. W środku jest trochę takiego sznytu tych Jeepów prawdziwych, powiedzmy. No przecież to też jest prawdziwy samochód, a do tego no to trochę jak w Porsche. Tak jak Porsche zaczęło robić SUVy, przestało mieć problemy finansowe. Jak Jeep zaczął robić samochody do miasta, to te samochody też świetnie się sprzedają. Ale auto jest bardzo, bardzo udane. 6,4 melduje się z miasta i zobaczymy, jak po tej trasie, do jakich wartości jeszcze nam spadnie to spalanie. Ale jesteśmy coraz bliżej tego, co podaje producent. Przypominam, 5,6 dla tej wypasionej wersji. Koledzy mnie poprawili, nie Summit, tylko Summit. Szybka informacja, z trasy zjechaliśmy z takim dosyć optymistycznym wynikiem 6,1, ale miasto ją momentalnie się zrobił 6,2. Prawdopodobnie jeszcze minimalnie wzrośnie, bo jeszcze parę kilometrów miasta tutaj mamy. A potem tankujemy, litrażujemy i sprawdzamy, czy to, co nam wyszło tutaj, jest adekwatne do rzeczywistości. Parę małych takich uwag na temat obsługi tego samochodu. Taka ciekawostka, no bo klimatyzacja ma pozostawione przyciski. W bardzo fajnym miejscu jest regulacja głośności. Jedyna rzecz, którą nie wyregulujecie sobie z tego poziomu, to jest to. Czyli tam, gdzie ma lecieć powietrze, to musicie sobie zrobić z ekranu. Ale działa fajnie, szybko. Nie jest to jakiś duży problem. Teraz trochę słychać i czuć studzienki, ale tutaj w tej wersji topowej mamy 18, są bardzo ładne. Ale komfort tego zawieszenia jest niezły, a do tego ono się bardzo, bardzo fajnie trzyma drogi. Wracając do ciekawostek, tutaj mamy, możemy sobie wybierać
tryb jazdy, no to prawdopodobnie jest tylko ESP, ale mamy tutaj błoto, piasek, śnieg, eko, normalny i sport. Więc taka ciekawostka, taka trochę jeepowa. I ostatnia rzecz, rzecz, której trochę mi brakuje tutaj, bo jestem przyzwyczajony, że jak mam tutaj napisane Jeep, to przyciski na przykład do głośności mam tu pod spodem i nic z tego, mam je tutaj. Trochę tak jak w Oplu, że niektóre rozwiązania przypominają mi Opla, to mi trochę przypomina Opla. Ten obrotomierz mi trochę przypomina Opla, bo tam podobnie się wyświetla w tych samochodach, którymi ostatnio jeździliśmy, czyli w Mokce i w Astrze. I jeszcze jedna rzecz, skok tej skrzyni biegów manualnej mógłby być trochę mniejszy. To jest ten vibe taki francuskich samochodów sprzed paru lat. Tutaj spodziewałbym się nieco lepszego rozwiązania, no ale jest jak jest. Co to gałeczka, tak jak już mówiłem, bardzo, bardzo fajna. Warunki miejskie są idealnymi warunkami dla tego typu samochodów, bo one nie są dużo, dużo większe od normalnych aut klasy B. No tutaj mamy 4 metry długości z minimalnym hakiem w tym samochodzie. A do tego mamy ten taki minimalny vibe podwyższenia tego samochodu. No ale przede wszystkim w takim kolorze to jest auto, które naprawdę odwraca wzrok. Oczywiście wiadomo, to jest nowość. To jest pierwszy rok, kiedy ten samochód jest oferowany i produkowany. Ale spotkałem się z tym, że ludzie z samochodów obok patrzyli się na tego Jeepa, więc to jest duży, duży plus, żeby zaoferować w tym segmencie, który jest tak wypchany samochodami, bo właściwie wszyscy mają crossovery, wszyscy mają SUVy, no możecie sobie wybierać wśród takich śmakich, owakich. Jeepowi udało się połączyć fajny wygląd zewnętrzny z bardzo fajnym, przyzwoitym samochodem. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tego samochodu. Chociaż to tylko 100 koni, to tylko napęd na przód, twarde plastiki. Wracam do stacji benzynowej, gdzie zlitrażujemy ten piękny samochód. Z komputera pokładowego wyszło nam 6,3, a z dystrybutora 6,4. Myślę, że to jest bardzo przyzwoite spalanie. No, może nie jak na dużą moc, bo 100 koni to nie jest dużo, ale jak na tego typu podwyższony samochód. Myślę, że to jest bardzo, bardzo spoko auto. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.